Dzień dobry paniom, dzień dobry panom, a dzisiaj dzień o tyle dobry, szczególnie dla pieszych, że tu u nas w naszym mieście specjalne działania nadzorujące ruch pieszych dzisiaj się rozpoczęły. I mamy gości, gości państwo znacie, naczelnicy sekcji ruchu drogowego i sam naczelnik i jego zastępca. Wszyscy dzisiaj tutaj do nas przyszli, no bo chcemy troszkę porozmawiać i o samych tych działaniach i o tej trudnej naszej drodze. Drodzy państwo, no przecież sami wiecie, co na tej ósemce się ostatnio dzieje, nie? I to jest taka droga, że jakoś tak kierowcy zaczynają o niej mówić, droga śmierci. W ogóle nie wiem, no, czy to jest taka trudna droga w nadzorze. Skąd się biorą te trudności? Może naczelnika napadniemy? Proszę państwa, ta droga, nie ma co ukrywać, jest to droga międzynarodowa, przez który odbywa się ruch tranzytowy, ruch pojazdów międzynarodowych. I jest ona dość mocno obciążona. Natężenie ruchu jest bardzo wysokie. To powoduje pewne zmęczenie wśród pozostałych uczestników ruchu, a co za tym idzie i niebezpieczeństwo dla tych uczestników. Proszę sobie wyobrazić, że przez ulicę Pułaskiego Utrata w ciągu doby przyjeżdża około 24 tysięcy samochodów, w tym około 4 tysięcy samochodów tirów, a więc jest to dość duże zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wspólnie z zarządcami dróg, a więc Miejską Dyrekcją Inwestycji w Suwałkach, podjęliśmy tutaj skuteczne działania, żeby ten ruch wyhamować, spowolnić. Przejawiło to się w postaci zmiany organizacji ruchu na ulicy Pułaskiego Utrata, rozbudowa i modernizacja skrzyżowań, wprowadzenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, co wymusiło, iż kierujący zatrzymują się, a piesi mogą spokojnie, bezpiecznie przejść przez jezdnię. Żeby jeszcze bardziej poprawić ten stan bezpieczeństwa, na pewno sprzyjałyby nam czynności zmierzające do wybudowania obwodnicy miasta Suwałk i odciążenie ruchu samochodów ciężarowych, ruchu tranzytowego z miasta Suwałki. Ale myślę, że przyszłość nam przyniesie rozwiązania. W tym kierunku trwają rozmowy, są podjęte przedsięwzięcia. To kwestia jakiegoś okresu czasu. Nie jestem w stanie wypowiedzieć się, jak długiego. A co my na tej ósemce robimy teraz, żeby było bezpiecznie? No, żeby ci państwo z tamtej strony usłyszeli. Proszę państwa, proszę pana redaktora, no cóż, my praktycznie maksymalne siły i środki, którymi dysponuje sekcja ruchu drogowego Suwalskiej Komendy, zostały skierowane do działań, do czynności represyjno-profilaktycznych na ósemkę. Oczywiście to jest około 40-50 służb dynamicznych, całości służb dynamicznych, którymi dysponujemy, jest to na ósemki kierowane. Ta droga została objęta praktycznie stałym nadzorem, nadzorem koordynacji centralnej. Służba koordynacji centralnej polega na tym, że jest to służba koordynowana przez Komendę Główną Policji. Czyli jakieś ciągi są objęte nadzorem wszędzie. Są punkty kontrolne, punkty blokadowe. Są pewne zasady pełnienia służby na tej drodze, w miejscach niebezpiecznych. Oprócz powyższego bardzo skutecznie wykorzystujemy fotoradar przy prowadzonych działaniach represyjnych. Tak nazwaliśmy te działania prędkość obcy, ponieważ są ukierunkowane one przede wszystkim na kierujących, którzy przekraczają dozwoloną prędkość i na bieżąco, na gorąco represjonowaniu, karaniu. Dzisiaj prowadzimy działania w godzinach 10-13, są to godziny, praktycznie działania 3-godzinne, ponieważ kierujący samochodami ciężarowymi przekazują sobie informacje o takich działaniach między sobą przy użyciu CB radia. I praktycznie później te działania są mało skuteczne, na tej zasadzie, że pod kątem represji. Wszyscy wiedzą, nawet tak, za granicą. Ale natomiast są skuteczne pod kątem bezpieczeństwa, ponieważ inni kierujący, którzy są nawet w głąb w kraju, w centrum Polski, a zmierzają w kierunku do granicy do Budziska, wiedzą już, że w Suwałkach są takie działania prowadzone i nie wiedzą tu w którym miejscu i przez całe Suwałki, przez cały nasz rejon jadą spokojnie i wolniutko. Ale co najgorsze jest to, że miejscowi kierujący, którzy wiedzą i widzą, że robimy takie działania, również niestety popełniają wykroczenia i są przez nas bez żadnych taryfy ulgowej rozliczani i karani. Napadnę teraz na zastępcę, dobrze? No bo dzisiaj działania, tak? Arku, jak? Tak jest. Od dzisiaj, no praktycznie do odwołania, działamy na terenie całego powiatu, na terenie całego województwa i od dzisiaj, no niestety, trudne warunki atmosferyczne, tak jak dzisiaj widać, opady mrzawki, mgła, szybciej zapadający zmrok powodują to, że niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, tacy jak piesi, rowerzyści, motorowerzyści, stają się jakby no,
osobami, które są najbardziej narażone na wypadki drogowe. Nasze działania są ukierunkowane na to, aby tych pieszych, powiem już do wszystkich, nie tylko wychowywać, ale również represjonować. I niestety będziemy musieli tutaj w drodze postępowania mandatowego również tych pieszych uczyć. No jak nie można po dobroci, bo to się tłumaczy, mówi, tłumaczy, jeszcze raz mówi i nic. No to coś trzeba robić, prawda? Niestety jest za dużo zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. Darku, jeszcze jedna sprawa jest ciekawa, o której ludzie nie pamiętają, że rodzic odpowiada za swoje dziecko, żeby ono było odpowiednio ubrane, żeby się poruszało na przykład po zmierzchu, po drodze. Nie wiem, czy rodzice wszyscy o tym pamiętają, że to oni odpowiadają, jak dziecko nie będzie miało elementów odblaskowych, a gdzieś musi dochodzić wieczorem, a szczególnie tam, gdzie nie ma chodnika, to rodzic odpowiada za to. Tak, zgadza się. Kodeks drogowy nałożył taki obowiązek na opiekuna, rodzica, aby dziecko do lat 14, które się przemieszcza po drodze publicznej, poza terenem zabudowanym, posiadało elementy odblaskowe. No i niestety stwierdzamy takie fakty, iż wiele osób, wiele dzieci nie posiada takich elementów. Celem temu, aby temu zapobiec i aby poprawić stan bezpieczeństwa naszych pociech, dzieci, które są nasze, wspólnie tutaj z sekcją prewencji i podmiotami pozapolicyjnymi, którzy byli na tyle wykazali dobrą wolę i zasponsorowali i zakupili elementy odblaskowe. I te elementy odblaskowe praktycznie wszystkim dzieciom z klas 1-3, tutaj panie, które są na stażu, stażu pedagogicznym u nas w komendzie, praktycznie zostały przekazane tym dzieciom. Na wszelkich spotkaniach rozdają? Tak. Wszelkie pogadania, spotkania, pogadanki na temat bezpieczeństwa zarówno na drodze, jak i poza drogą, i w domu, i na placu zabaw. I te elementy odblaskowe praktycznie zostały porozdawane, przekazane dzieciom. Drodzy Państwo, dziękuję serdecznie naszym gościom, że mogli z Wami porozmawiać. Panie i Panowie, teraz to, co najbardziej boli takie serce, szczególnie starszych egzemplarzy samochodów, czyli prąd oczywiście. Bez prądu, a zimą to jest problem ogromny. Henryk Tylman, specjalista od akumulatorów. Człowiek, który o tych akumulatorach wie wszystko. Heniu, czy to takie ważne, żeby się teraz akumulatorem zająć? Najważniejsze dwa możliwości czasowe. Jesień i wiosna. No bo właśnie, jesień i wiosna, czyli minimum dwa razy w roku trzeba ten akumulator sprawdzić. Czemu jesienią? Przygotowanie do okresu zimowego, czyli doprowadzenie gęstości akumulatora, elektrolitu akumulatora do stanu jego pełnej używalności. Wiadomo, że jest większe zużycie prądu zimą. No bo światła i częściej dłużej świecą wycieraczki i nie wiadomo co. Podgrzewanie jest. Szyby i tak dalej. I wnętrza samochodu i tak. Wszystko. Nie? Alternator w samochodzie to jest tylko po to, aby podtrzymać prąd w danym czasie zużyty, ale doprowadzenie do pełnej używalności nigdy nie doprowadzi alternator. Takich cudów nie ma, żeby alternator naładował akumulator. Nie ma możliwości. No właśnie, kochani. I co to trzeba z taką szelmą zrobić, żeby, jak ty mówisz, sprawdzić gęstość? Bo elektrolit nie zamarza, ale warunek, że jest odpowiedniej gęstości. Ma odpowiednią gęstość. No i nie ma możliwości, trzeba zajrzeć do środka, pod korki i po prostu sprawdzić areometrem gęstość elektrolitu. Nie we wszystkich akumulatorach tak jest, jak właśnie w tym, ale akurat tak jest. A, że koreczki ładnie tu się otworzyły, tak? I po prostu sprawdza się i ilość elektrolitu, i gęstość. I tutaj co ty pobierasz, tutaj dawkę elektrolitu? Elektrolit do areometru i proszę, 1,30, czyli jest akumulator pełno naładowany. A dla tych, którzy się nie znają, to są kolory. Jak jest na zielonym, to znaczy, że jest super. Na dole zielonego, jak zawsze przeważnie każdemu tłumaczę, wtedy jest akumulator pełno naładowany. Aha. No nie zawsze w samochodzie aż tak już musi być kolorowo, bo to akurat akumulator, który został doprowadzony do tej gęstości.
Ma którąś inną celę? To też tak samo? To znaczy... Bo może niech wybrał najlepszą celę, żeby Państwu pokazać. Nie, no żartuję. Czasami bywa i takie coś, że na akumulatorach pisze, że akumulator bezobsługowy. Czyli nic nie robimy i jak się coś dzieje, nie, to już niestety... To najgorzej denerwuje, bo to nigdy nie jest prawda, to jest tylko chwyt reklamowy. Że on jest bezobsługowy. Jeśli pisze na górze bezobsługowy, pod tym, pod to naklejko są normalnie korki, także to jest normalny dostęp do elektrolitu. I normalnie go się uzupełnia, tak, czyści, tak. Płucze, przeładowuje i tak dalej. Tak. To tak z tym bezobsługowym, to taki, tak jak mówisz, chwyt reklamowy, mówią, tak ważna wiadomość jest napisana na kartce, że przed przeczytaniem zniszczyć. Tak. Taka ważna. No, tak samo i tu. No, co to? Czyli koniecznie zadbać jesienią, bo potem zimą nie będzie kiedy. Mogą być problemy. I tak, panie i panowie, zadbajcie o swój akumulator, bo to jest wasza elektrownia, bo z tego żaden samochód jeździł nie będzie. Nie wierzcie w duchy, że alternator doładuje akumulator, bo to nieprawda. Jeśli nie potraficie tego zrobić, to szukajcie fachowców. A tych nie brakuje, naprawdę, tylko patrzcie, żeby ktoś się na tym znał, a nie tam wujek, stryjek, to ja ci to zrobię. Potem się stoi w śniegu po pas i nic nie działa. W następnym tygodniu powiemy o tym, jak technicznie jeszcze przygotować. Co jest ważne, co trzeba przesmarować, gdzie zajrzeć, w które miejsca. To jedna sprawna historia jednej maszyny. O drugiej maszynie też żeśmy dzisiaj bardzo dużo mówili. To ta maszyna. Nazywa się mózg, z którego warto korzystać, jeżdżąc za kierownicą. Po prostu trzeba być samokrytycznym wobec siebie. Jeśli wiemy, że brakuje nam techniki jazdy, bo to widać. Kochani, nie oszukamy sami siebie. Naprawdę, oszukać możemy kolegę. Mówiąc do niego, wiesz co, Kazik, ja to jestem Schumacher. Jak jeżdżę, to głowa ma, poślizgi, kontrolowane, jak chcesz. Tak. Kogoś możemy oszukać. Nie oszukamy sami siebie, ani drogi nie oszukamy. Jest to niemożliwe. Za nami miejsce, o którym trudno mówić. To tu zginął ten młody 21-letni kierowca w tą sobotę. Ciężko mówić o takich sprawach, drodzy Państwo, bo takich spraw się dzieje dookoła coraz więcej. Ciężko. Ale trzeba o tym mówić. Trzeba dzwonić na alarm. Patrzcie, kochani, jeśli widzicie, że wasz kolega pod wpływem alkoholu siada za kierownicę, to już mówiliśmy, nawet przewody wysokiego napięcia mu wypnijcie z tego samochodu, jeśli się nie da inaczej rady dogadać z podpitym idiotą, za przeproszeniem. Jeśli komuś brak techniki, to mu trzeba powiedzieć. Jeśli ktoś jest bufon i wydaje mu się, że on jest najlepszy na drodze, to przepnijcie ten balon. Spuśćcie z niego trochę powietrza. Udowodnijcie mu, że tak nie jest. No, na ostatnich jazdach VIP-ów na torze kartingowym jeden z kolegów, nie będę wymieniał nazwiska, ale tak patrzył na to wszystko. Wreszcie mówi do kolegi, daj, siadź za Subaru. Jak pokazał czas na torze i technikę jazdy, to wszyscy otworzyli szeroko oczy. Wcale nie chodzi się tym i nie wychwala. Ale jest bezpiecznie. Uwierzcie w to, jeśli trzeba się doszkolić, to warto. Drodzy Państwo, może dużo moralizatorstwa, ale chciałbym, żebyśmy się zawsze co wtorek spotykali w komplecie i mówili sobie trzeźwo, ja tego nie umiem, to my powiemy, gdzie można się nauczyć, u kogo, gdzie, kto jeszcze jest fachowcem. Zmieniają się teraz warunki jazdy, zobaczcie, jak jest mglisto, drzysto. Pamiętajcie o tych światłach przeciwmgielnych. Pamiętajcie o tej drodze hamowania we mgle, że ona się strasznie wydłuża. Pamiętajcie o prędkości, którą trzeba coraz mniejszą stosować. Jeśli widoczność jest ograniczona do 50 metrów, to dopiero wtedy, poniżej 50 metrów, możemy używać tylnych świateł przeciwmgielnych, a niektórzy już jeżdżą, rażąc wszystkich po oczach. Oj, o mnóstwu rzeczach jeszcze będziemy mówili. Do następnego wtorku.